Kilka lat funkcjonowania szczecińskiego budżetu obywatelskiego to czas, w którym zrealizowano dziesiątki Waszych projektów. Czasem praktycznych, a czasem naprawdę szalonych. Rower miejski, przestrzenie osiedlowe, a teraz w fazie realizacji jest ośrodek Dzikiej Ostoi. A w tym miejscu, w którym właśnie stoję już niebawem, stanie pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Wyobrażacie sobie, że ktoś nie chciałby sobie zrobić z nim zdjęcia? Ktoś te rzeczy wymyślił i zgłosił do szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Dziś będziemy Was zachęcać do wytężonej kreatywności. Puśćcie wodze fantazji i wymyślcie do budżetu obywatelskiego taki pomysł, że mieszkańcy miasta powiedzą: wow, to jest super, chcemy to zrealizować. Nieważne, czy jesteście z Podiów, Śródmieścia, Zdrojów, Gumieniec, Dąbia, Pomorzan czy Warszawa. Budżet obywatelski pozwoli na zrealizowanie całej masy projektów, takich jak tu w Podiuchach, gdzie mieszkańcy codziennie rano, jadąc do pracy, mogą oglądać efekt swoich pomysłów. Dlatego namawiamy Was. Weźcie sprawy w swoje ręce. Jeżeli Twoja głowa wręcz buzuje pomysłami na to, co w Szczecinie powinno powstać, czy to nowy plac zabaw, czy remont ulicy, czy coś innego, nowoczesnego, pamiętaj, pierwszy krok jest taki, że musisz ten pomysł przelać na formularz zgłoszeniowy. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej. 10 tylko tyle podpisów potrzebujecie pod swoim pomysłem, pod swoim projektem, by go zgłosić. A skoro jest on oryginalny, a przede wszystkim służy mieszkańcom, to żaden problem. Wproście się do swoich sąsiadów, idźcie na herbatkę i co? I gotowe, podpisy zebrane. I jeszcze nowość. Budżet obywatelski w tym roku to nie tylko zadania inwestycyjne. Po raz pierwszy zachęcamy Was do składania projektów miękkich, takich jak warsztaty, festyny, koncerty, spotkania integracyjne i różne inne aktywności, które sprawią, że będziecie jeszcze bliżej z mieszkańcami Waszych ulic. Nic się nie dzieje na Waszych osiedlach? Nic straconego. Wystarczy po prostu coś zaproponować i przekonać do tego resztę mieszkańców. Ile pieniędzy zostanie przeznaczone na Wasze pomysły? O tym niech opowie już sam prezydent. W tym roku budżet obywatelski rośnie o ponad 1/3. Mamy do wydania 12 milionów 720 tysięcy złotych. Dużo pieniędzy, ale to też zostanie podzielone. 30% na projekty ogólnomiejskie, czyli 3 milionów 816 tysięcy złotych i 70% na projekty lokalne, czyli 8 milionów 904 tysiące. Ale projekty lokalne to zupełnie inne projekty niż projekty dzielnicowe. To zadania po sąsiedzku, jeszcze bliżej Was, być może nawet gdzieś pod Waszymi oknami. Wymyśliliście jakiś super pomysł, ale nie wiecie, czy go zgłosić? Może warto to skonsultować. Na przykład z Pauliną z Oswajania Sztuki. Paulina, pomożesz? Oczywiście, że pomogę, bo to właśnie jestem, żeby pomóc. My już swoje powiedzieliśmy, teraz czas na Was. Im więcej pomysłów, tym większy wybór. Liczymy na Waszą aktywność, ciekawe inicjatywy i że uda nam się zrealizować masę fantastycznych projektów, z których będziemy mogli wszyscy korzystać. Czy to inwestycje, czy ciekawe wydarzenia w mieście, czas na zgłoszenia macie do 5 lipca. Wielkie głosowanie już w październiku. Weźcie więc sprawy w swoje ręce i koniecznie odwiedźcie stronę internetową.